Summer Forest. Ja zamykam mordę teraz. We didn't get a chance to introduce ourselves before. My name is Alora. Hi, I'm Spyro. What are you, some kind of goat? I'm a fawn, you dork. Oh, sorry. Did you meet the gym cutters in Glimmer? Yeah, they gave me a souvenir too. They called it a talisman. They gave you a talisman? What, is it special? I just stuck it in the guidebook you gave me. There are 14 talismans in Avalar, and they are all magical. If you can collect enough of them, they can be used to defeat Ripto. Hunter, where have you been? I got a little lost. Spyro's going to help us collect the talismans. I am? He is. Spyro, look. There's no way you can get to Dragon Shores right now. Ripto and his monsters have taken over the castle here in the Summer Forest. You're going to have to go to Avalar's worlds and convince the inhabitants to give you their talisman. You can keep them in your guidebook. Hey, I could do that. Why doesn't the dragon just torch Ripto? Hunter, you can't even keep track of your running shoes. How can we trust you with 14 talismans? If you come across any orbs, they're important too, but I'll tell you about them later. Okay, no problem. I'll collect a few talismans, give Ripto the old hotfoot, and be in Dragon Shores by lunchtime. Pierwotnie Summer Forest miał nazywać się Summer Spring Forest. Summer Forest jest wspomniany w powieści Skylanders The Machine of Doom. Jest to jedyny świat, w którym Spyro nie może umrzeć, nie licząc oczywiście gliczy. No i w taki oto sposób zaczynamy przygodę w Summer Forest, w naszym pierwszym oficjalnym świecie. Generalnie tak. W tej cutscence, która miała przed chwilą miejsce, pojawiliśmy się właśnie tutaj. Posłuchajcie sobie teraz tego motywu. Ja się zamknę, wysłuchajcie. Dobra, myślę, że już macie przesłuchane. Generalnie tak. Teraz, jeżeli chodzi o dalszą część fabuły, mamy naprostowanie pewnych informacji. Mianowicie, jak mogliście zauważyć, Ripto wraz z Galpem oraz Kruszem pojawili się w Summer Forest i zdjęli flagi Avalaru. Przez co tak naprawdę mają ten teren przejęty, więc naszym zadaniem jest teraz odbicie tego terenu po raz kolejny. Zapewne się spytacie, jak my to zrobimy. Żeby odbić tereny w tej gierce i... jakkolwiek by to nie brzmiało, bo to w ogóle brzmi, jakbym ja tutaj fabułę jakiejś gry wojskowej pokroju Call of Duty czy jakichś innych FPS-ów mówił. Generalnie, żeby odbić teren z rąk Ripto i jego przydupasów, musimy pokonać właśnie przydupasów Ripto. Bossem tego świata będzie, o ile dobrze pamiętam, Krusz. On jest pierwszym bossem w ogóle w grze i bossem, który strzeże teraz właśnie Summer Forest. Więc jak dostaniemy się do niego, to będziemy mogli mu skopać cztery litery i on pójdzie, że tak powiem, się kochać. Przez co Summer Forest będzie odbity z rąk Krusza i ponownie Avalar będzie miało przejętą kontrolę tego świata. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I teraz tak, zasada w tej gierce jest taka, że jeżeli 10 razy będziemy pasywne zwierzątka atakować, nieważne czy to z szarży czy z ognia, to za 10 razem wyleci niebieski motylek. Niebieski motylek jest dodatkowym życiem dla Sparksa, dla Spyro. O, mogliście zauważyć, przed chwilą był taki błękitny motylek, dzięki czemu zdobyliśmy dodatkowe życie. Normalnie mielibyśmy teraz 6 żyć. Pokażę wam teraz trik, który wykorzystywałem w moim starym Let's Playu z 2015 roku, ale zanim go pokażę, to najpierw pójdźmy porozmawiać z Elorą, bo ma nam pewnie coś mądrego do powiedzenia.
This is the homeworld called Summer Forest. There are portals to many of the Avalar worlds around here. Unfortunately, Ripto has taken over the castle, and we need your help. Start by retrieving the talismans from each of the worlds you go to. Więc Elora nam tutaj tłumaczy, na czym polegają talizmany i że tak naprawdę te wszystkie poziomy, które tutaj będziemy zwiedzać, to one mają właśnie w sobie talizmany, więc musimy tych 14 talizmanów, czy tam 16 zebrać. I kiedy to zrobimy, no to normalne jest to, że będziemy po prostu odblokowywali dalsze części światów w Avalarze. Tak więc żaden to problem. Możemy to robić bezproblemowo. I teraz tak, jak spadłem sobie na dół. Witam was ponownie serdecznie. Teraz zobaczymy jedną rzecz, czy się Hunter pojawi. Nie. Generalnie, gdybym nie dostał się tutaj na tą stronę, tam o, tutaj o, to pojawiłby się tutaj Hunter i zrobiłby nam tutorial, jak mamy dostać się na drugą stronę, taka ciekawostka. Ale niestety jego nie pokazałem, ponieważ ja jestem zbyt perfekcyjny w tej grze, żeby kurde pokazywać Huntera, który by mnie miał uczyć jak małe dzidzi, jak mam skakać bez kitu. Jezus Maria. Ale no, to jest, poruszam tę kwestię jako taką ciekawostkę, no nie? I dobra, o Jezu, cofnąłem się, przepraszam najmocniej. Jezu, nie to, co ja robię najlepszego? W ogóle możecie dać znać, czy podoba wam się również motyw Summer Forest. Dla mnie to jest najbardziej uspokajająca muzyka ever w grze. I teraz tak. Kolejna rzecz. To potrzebowalibyśmy tutaj zapłacić Moneybagsowi bodajże, żeby was nie skłamać. Musielibyśmy mu zapłacić bodajże z 200 klejnotów, coś takiego, żeby nauczyć się pływać, no nie? Ja wam teraz pokażę, że dzięki temu, że mamy tak zwaną nową grę plus, w cudzysłowie, no to będziemy mogli sobie od razu pływać i nie będziemy mieli żadnego z tym problemu. Ale zanim to zrobimy, moi drodzy, to pokażę wam pewien trik, który wykorzystałem w swoim starym let's playu i polecam każdemu to wykorzystać, jeżeli chcecie trochę bardziej sobie skrócić backtracking w tej gierce. Nie musicie koniecznie robić czegoś takiego jak ja, czyli tak zwaną nową grę plus. Możecie po prostu sobie zrobić też coś takiego i to nie powinien być żaden problem. A mianowicie, ustawcie się tutaj, w takim miejscu i uderzajcie tak jakbyście chcieli uderzyć głową w powierzchnię. I patrzcie teraz, możemy sobie latać. Tak naprawdę płyniemy, ale teoretycznie latamy. I teraz jakbym do wody wleciał, no to już niestety ten trik przestaje działać. A tak w ten sposób możemy sobie latać hen wysoko, jak zresztą widzicie. Możemy sobie tutaj przemierzać oceany i inne tego, znaczy oceany, dobra, możemy przemierzać no różne miejsca, no nie? Na przykład tutaj nie mógłbym się dostać teraz normalnie, ale za pomocą tego glitcha lub tego breaku możemy się dostać i zabrać sobie orba. Ale tak czy siak będę musiał legit drogę pokazać, ponieważ tam są klejnoty po drodze, więc warto byłoby co nieco pokazać. Teraz na przykład możemy sobie przepłynąć tutaj. A przepływając tutaj, dostaniemy się do miejsca, gdzie nie powinniśmy się dostać teraz. Czyli tutaj. I ważne, nie próbujcie wpływać do portalu. Jeżeli wpłyniemy teraz do Aquaria Towers, czyli do pierwszego poziomu, znaczy do pierwszego. No, dla mnie to byłby teraz pierwszy poziom, jakbym zaczynał robić ten poziom. To potem się stąd już nie wydostaniemy. Będziemy po prostu tutaj softlockowani na amen. Więc nie róbcie tego. Bądźcie mądrzejsi i zróbcie tak jak ja przed chwilą, czyli po prostu wydostańcie się stąd i dostańcie się tutaj, żeby zebrać kolejnego orba. Dobra, tutaj mamy Moneybagsa. Jego tak czy siak trzeba będzie niestety przekupić, znaczy przekupić, raczej zapłacić mu, ponieważ no inaczej nie odblokuje nam tak naprawdę tej ściany, tak więc no nie gdzie nie gdzie będziemy musieli mu zapłacić, ale gdzie nie gdzie po prostu pokażemy mu jeden wielki środkowy palec, ponieważ jest on śmieciem jebanym, ludzkim, znaczy zwierzęcym. I nie będziemy mu kurde zawsze płacić, niech spierdala na drzewo. Kurde, scumbag jeden.
No i dobra, tutaj będziemy sobie czyścili co nieco. Oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem, gierka będzie robiona na 100%. Bardzo miło ogólnie Summer Forest, wspominam, jest to jeden z moich ulubionych światów w grze. O, i się zablokowałem tutaj, więc teraz się odblokuję. Superancko. I zium. Super, fajnie, fajnie. Teraz pyk, pyk. Zbieramy tutaj to i owo. I możemy stąd polecieć dalej. You're well on your way, Spyro. Keep collecting talismans to help us defeat Ripto before he can take over Avalar. Oh, and keep collecting those orbs too. The professor thinks they will help you get back to the Dragon World. Ta Zao nam tutaj tłumaczy, że jak będziemy zbierali te orby, no to to pozwoli nam powrócić do świata smoków. Tak, bo te orby również pozwolą nam wrócić do świata smoków, ale... No, to mogłem powiedzieć, ale zapomniałem o tym wspomnieć, ale myślę, że żeście się też domyślili, bo po coś są jednak te orby, nie oszukujmy się. Tak więc no, płyniemy sobie teraz tutaj, wszystko spoko, hen hen hen. Hihihi, ha ha ha. Nice work, Spyro. The orbs you're carrying have activated this special portal. You won't find a talisman in the Ocean Speedway, but if you're fast, you'll get lots of treasure. Spyro, czemu ty jesteś blisko 4 liter Elory? Ale ten let's play idzie w bardzo złe stronę. Naprawdę idzie w bardzo, bardzo złą stronę. W każdym razie... Odblokowaliśmy teraz sobie specjalny portal. Ten specjalny portal ma w sobie specjalny poziom, czyli tak zwany Speedway. Speedwaye również były w Spyro 1, aczkolwiek one się wtedy nazywały poziomami lotniczymi, czyli zamiast Speedway miały nazwę Flight. Tak więc, no, taka ciekawa zmiana, muszę przyznać, z poziomów lotniczych na Speedwaye. W sumie Speedwaye lepiej brzmi w mojej opinii niż poziomy lotnicze. Say, Spyro, you see this wall here? I bet you're dying to know what's on the other side. If only I had a few more gems, I might be able to remember how to lower the wall. Tak, 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 ty tam, no, spierdalaj. Hmm, yes, the sparkling beauty of those gems seems to have jogged my memory. Nie zwracajcie uwagi na to, co on tutaj gada, bo on zawsze będzie tak w taki... beznadziejny sposób cukrował, że o Jezu, jak ja się cieszę, normalnie klejnoty to są takie błyskotki, jakie je kocham, no, 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 no. Miejcie w niego wywalone, bo to jest farmazoniarz, to jest naczelny farmazoniarz w serii Spyro. Naczelny farmazoniarz w serii Spyro. Nie ma drugiego takiego jak Moneybugs. I mówię to bez krzty ironii jakiejkolwiek, serio. Naczelny farmazoniarz w serii Spyro. Nie ma drugiego takiego. A przynajmniej ja nie przypominam sobie. A Hunter nie jest farmazoniarzem, tylko jest bardzo fajną postacią. Bardzo Huntera lubię i szanuję. To jest szczerze nawet moja ulubiona postać w serii. Tak samo jak Ripto. I w ogóle seria Spyro ma taki jeden wielki problem. Bo jak wiecie, nie jest to żadną tajemnicą, że Spyro i Crash to są tacy bracia w sumie. Można ich tak nazwać. To ja przewinę, ponieważ Zoe tłumaczy oczywistą rzecz, czyli Sparks jest naszym tak naprawdę wskaźnikiem zdrowia. To jest to, co wcześniej tłumaczyłem, czyli jeżeli zostaniemy teraz zaatakowani, to Sparks będzie koloru niebieskiego, czyli będzie mógł na siebie przyjąć dwa obrażenia. Potem jak po raz kolejny z niebieskiego zostanie zaatakowany, będzie miał kolor zielony. Wtedy będzie mógł na siebie jedno obrażenie przyjąć, a po zielonym znika kompletnie i już wtedy jesteśmy tylko sami zdani na siebie, czyli tak naprawdę jesteśmy na hita. Okej, dziękuję za wytłumaczenie. Zoe, nie musiałaś tego robić. Wracając do tematu. Bo zacząłem. Seria Spyro, jak wiecie, była bardzo popularna i nadal jest na równi z Crashem. Crash i Spyro to są tacy bracia od początków. Od tak naprawdę czasów Sharaka. To są bracia, którzy tak naprawdę... Nawet były teorie, że ich gry dzieją się w jednym uniwersum. Że tak naprawdę i świat Spyro, i świat Crasha, gdzie to jest jeden i ten sam świat. Tylko w różnych tam
odłamkach, można by powiedzieć, skoro Spyro z Crashem się spotkali, no to coś musi być na rzeczy, no bo spotkali się w crossoverze zwanym jako Crash Bandicoot Fusion. Niezbyt ambitna gra, ale ja ją bardzo lubię, ponieważ jest ona w mojej opinii bardzo fajna. Szkoda, że nie jest to nic innego jak zestaw minigierek, ale z drugiej strony są to nawet przyjemne minigierki. Natomiast Spyro miał od zawsze jeden bardzo mocny problem. Nie miał jednego antagonisty. W świecie fanbaza Spyro wyznaczyła sobie jako głównego antagonistę, że takim głównym antagonistą jest Ripto, ponieważ jak się tak przeliczy wystąpienia Ripto w serii Spyro jako antagonista, no to on najwięcej razy się pojawił spośród wszystkich antagonistów. I poniekąd jest to prawda. Ale nie zmienia to faktu, że Spyro miał ciągle zmienianego antagonistę. W pierwszej odsłonie antagonistą był nie kto inny jak Nasty Nork. Poznamy go, jak będziemy sobie odświeżali serię ze Spyro 1. Tutaj mamy Ripto. W trzeciej części jest czarodziejka. W Enter the Dragonfly jest znowu Ripto. Później jest znowu ktoś inny. I tak na dobrą sprawę ciągle są zmieniani antagoniści w tym Spyro. Przez co Spyro niestety pod tym względem bardzo mocno po dupie dostaje. Zawsze dostawał i no niestety zawsze dostaje. Tak więc to jest taka, można by powiedzieć, pięta Achillesowa tej serii. Nie ma stałego antagonisty. Hi Spyro, you look like you're pretty agile. Let's try putting it to a test. See if you can get up this first step. Press X and hold it down to get more hang time. Tak, będziemy teraz... Hunter zrobi nam tak zwane szkolenie, bądź też tutorial, żebyśmy nauczyli się tych wszystkich podstawowych czynności, czyli będziemy musieli teraz wykonać skok za pomocą przycisku X lub X. Chociaż w niektórych grach zamiast X mówi się cross button, ale to są takie wyjątki trochę. Okay, not bad. Now to make this next jump, you'll have to glide. Press X to jump, then press X again at the top of your jump to get the maximum glide distance. Aby wykonać glide, musimy dwa razy X wcisnąć, czyli najpierw X i potem X. Czyli zrobimy tak, najpierw X i teraz X. No, nie wyszło nam, więc musimy raz jeszcze to wykonać, bo nawet Hunter się teraz cofnął. Tak więc raz jeszcze robimy. Tak, on tutaj raz jeszcze nam mówi, że po raz kolejny wysłuchaj nas uważnie. Znaczy, wysłuchaj mnie uważnie. No i znowu to samo. Remember. Teraz się udało za trzecim razem. Nice job. Now try to do a hover. Press X to jump, then press X again to glide. Then when you reach the end of your glide, press triangle to hover. Hovering will give you extra height and distance. Żeby wykonać hover, musimy wykonać glide. Po glidzie musimy wcisnąć trójkąt. Czyli raz jeszcze, dwa razy X oraz trójkąt. X, X oraz trójkąt. I mamy wykonany hover. Very good. Now for the hardest leap of all. You'll have to give this one everything you've got. Get a walking start, jump, glide and hover just before you get to the edge of the platform. Don't forget to press forward on the D-pad or analog stick when you hover. Okej, wszystko fajnie. I teraz musimy dostać się już na ten oto cypelek. Tak więc teraz cała kombinacja, wszystko naraz i git. Wow, you're a pretty good athlete. If I hadn't lost my running shoes, I'd take you on for real. For now, here's an orb for your collection. I w nagrodę otrzymujemy orba. 4x4. Superancko. I w ten sposób, w ten oto sposób, mamy już Summer Forest, czyli główny świat zrobiony na 100%, więc teraz będziemy mogli zabrać się za poziomy, które tutaj są. A mamy trochę tych poziomów, aż sobie wejdźmy w guidebooka. Tych poziomów mamy do zrobienia tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Ogólnie Glimmer liczy się jako tam jakaś część Summer Forest, ale ja Glimmer zawsze liczę jako taki tutorialowy świat i myślę, że większość fanów tak liczy, ponieważ no nie oszukujmy się, ale ciężko Glimmer nazwać osobnym światem, bo tam w głównej mierze uczymy się tak naprawdę tych wszystkich mechanik, nie oszukujmy się. I teraz możemy dostać się do byle jakiego poziomu, więc jako, że robimy ten let's play na trochę innych zasadach, to ja się dostanę do innego poziomu. Ogólnie jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Summer Forest, no to moje wspomnienia są takie, że kiedyś jak byłem mały, no to nie ogarniałem za bardzo trochę tutorialów Huntera, przez co ten tutorial dosyć długo robiłem i wsłuchiwałem się w ten piękny soundtrack, który towarzyszył mi przez cały czas i jakoś tak nie przeszkadzało mi to, że nie mogłem ogarnąć tego tutorialu, bo im dłużej grałem, tym dłużej mogłem nacieszyć się tak naprawdę klimatem Spyro 2, no nie? I teraz tak. Zaczynamy sobie od jednego z prostszych poziomów, który tak naprawdę powinienem zrobić później, Ocean Speedway, czyli ten super portal, tak jak to Elora podkreślała. W wersji japońskiej ten poziom nazywałby się tak, tutaj w tym momencie powinna być przeklejona nazwa, i lecimy z koksem. Speedwaye polegają na tym, że po prostu mamy tak zwaną czasówkę. Musimy w przeciągu 30 sekund zrobić wszystkie 4 zadania. Pierwszym zadaniem było, znaczy to są w byle jakiej kolejności możemy je robić, to nie jest wymagana jakaś konkretna kolejność. Ale tak, musimy unicestwić riptoki jeżdżące na tych gokardach. Musimy przelecieć przez portale, te takie naelektryzowane, elektryczne portale to się chyba tak nazywa. Nie pamiętam dokładnej nazwy. Jak przelecimy przez te elektryczne portale, no to będziemy 2 sekundy do przodu. Kiedy pokonamy riptoki ujeżdżające gokarty, no to będziemy mieli chyba plus 1 sekundę. Riptoki ujeżdżające motorówkę będziemy mieli 3 sekundy na plus. Tak więc warto się tym zapoznać. Warto się z tym zapoznać i warto to pociągnąć. I wtedy zostaną na już riptoki na gokardach. Ogólnie w Enter the Dragonfly te wszystkie challenge są dosłownie skopiowane 1:1 ze Spyro 2. Nie była to żadna inspiracja, tylko marna kopia, można to tylko tak to nazwać. Taka nieudolna kopia, już nawet tak to nazwijmy. I udało nam się to ogarnąć za pierwszym razem, wszystko idealnie zrobione, 400 klejnotów już jest naszych. Ale my sobie teraz powtórzymy. Jak widzicie, teraz czas idzie do przodu, ponieważ tu jest jeszcze jedno ukryte zadanie, którego kiedyś nie wiedziałem, że w ogóle istnieje takie ukryte zadanie. A znajduje się ono na trybunach. Jak widzicie, mamy tutaj publiczność, która szaleje, która kibicuje i tak dalej, ale jest jedna postać, która nie daje od siebie tak naprawdę życia. Po prostu obserwuje i na coś czeka. Na coś czeka. Załóżmy, że ona na coś czeka lub na kogoś czeka. Podejdźmy do niej. I guess now you think I'm pretty good. Well, let's see if you're as good as the current champion. To jest królowa Fini. Ona czekała na nas, ponieważ ma dla nas zadanie, specjalne zadanie, za które dostaniemy orb. Nie jest żadna tajemnica, że za to orb dostaniemy, bo jest to wyróżniające się zadanie. Otóż mamy wziąć udział w wyścigu. Alright, Spyro, meet the course champion. In order to win the race, you must fly through all the rings. Beware if Hunter flies through a ring first. The ring will start to shrink. Hunter będzie prowadził motorówkę, a my będziemy przyczepieni do tej motorówki i będziemy musieli przelecieć przez wszystkie pierścienie. Jest to zadanie na dwie bodajże... A nie, przepraszam, to nie był przyczepiony na motorówce, to w innym zadaniu. Będziemy musieli po prostu za Hunterem podążać. Sorry, pomyliłem w ogóle Speedwaye, bo to w innym Speedwayu było. I to chyba nie w Spyro 2, tylko w trójce, więc sorry, pomyliłem się. Przepraszam najmocniej. Te zadania są bardzo do siebie podobne i już skrzaniłem, ponieważ jednego ringa ominąłem. No, to jest... Nie, przepraszam, nie na dwie gwiazdki, tylko na 4 z 5, czyli to jest już trudne zadanie. Jak na standardy Spyro. Więc musimy przelecieć przez 20 ringów, przez 20 pierścieni.
lub po prostu przez 20 pierścieni, bo niektórzy będą pierdolca dostawać w sekcji komentarzy, że ja na to nie mówię pierścienie, tylko ringi. Zresztą Pixel zrobił dedykowany film na ten temat odnośnie ringów. Niektórzy dostają piany w pysku, jak tylko słyszą wymowę ringi zamiast pierścienie, więc ja może nie będę prowokował, ale czasami wręcz się niektórzy proszą, żeby ich w ten sposób sprowokować. Na przykład pozdrawiam ciebie, panie modmaker.pl. Jestem fanem generalnie. Bardzo szanuję za content, który tworzysz. Nie zmieniaj się, pamiętaj. Mój ulubiony youtuberze. Od 7 boleści. No. Ogólnie nie jest to trudne zadanie. Za dzieciaka miałem może delikatne problemy z tym, bo nigdy jakoś nie potrafiłem idealnie wlecieć w ten pierścień, jakkolwiek to brzmi. Ale... z perspektywy czasu jest to bardzo easy zadanie. Późniejsze zadania Huntera będą trochę trudniejsze, ale to tam wszystko zobaczycie z czasem. I dlaczego w ogóle nie robię remake'u Let's Play'a? Great job, Spyro. That was some excellent flying. Dlaczego nie robię remake'u Let's Play'a z Reignited Trilogy? Ponieważ uważam, że Let's Play z Reignited Trilogy źle mi nie wyszedł. A chciałem po prostu zremake'ować Let's Play sprzed 8 lat. Bo miałem taką ochotę i już. Nie będę się całe życie tłumaczył. Mamy już 8 orbów zebranych. W taki oto sposób możemy już opuścić ten Speedway. Nic tutaj ciekawego i tak już nie będzie. Wszystko co mogliśmy zebrać, zebraliśmy. Więc możemy teraz tak naprawdę zacząć oficjalnie pierwszy poziom. I nie będzie to żaden z poziomów, które zaczynałem 8 lat temu, tylko najbliższy poziom, czyli Aquaria Towers, jeden z moich ulubionych poziomów. Ze względu na soundtrack, ze względu na sam koncept poziomu. I fajne mam wspomnienia z tym poziomem, ale najpierw zagłębmy się w ten poziom, tak by prezentowała się japońska nazwa tego poziomu. I teraz zobaczmy, co tam w trawie piszczy. Pierwotnie poziom miał nazywać się Aquaria Beach. W tym poziomie miała pojawić się Elora i miała przybliżyć nam historię tego poziomu. Mianowicie z usuniętej zawartości dowiadujemy się, że Waterworkersi, czyli nurkowie z elektryczną pałą, mieli osuszyć podwodne jaskinie, aby wybudować w ich miejsce gigantyczną fabrykę. Jest możliwość ominięcia Moneybugsa i niepłacenia mu za transport łodzią. Ale by to zrobić, trzeba mieć kod na ostatnią moc w grze, inaczej rekiny cię pożrą. Elo. Więc tak, w porównaniu do Spyro 1, Spyro 2 ma fabułę poziomów. Te filmiki, które widzieliście przed chwilą, raczej ten filmik jeden, bo to jest w sumie pierwszy film, w ogóle to jest pierwszy poziom, więc dlaczego ja powiedziałem to w liczbie mnogiej zamiast w liczbie pojedynczej, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, w przeciwieństwie do Spyro 1, w Spyro 2 mamy tak zwaną fabułę tych poziomów. Fabuła tego poziomu polega na tym, że jak widzicie, ci płetwonurkowie po prostu lub riptoki w przebraniu płetwonurków znęcają się nad konikami polnymi, znaczy polnymi, wodnymi. No konikami morskimi, wodnymi, jak zwał tak zwał. I naszym zadaniem jest unicestwienie ich oczywiście, ponieważ oni nie dają im wody, przez co oni tracą tlen i mogą zejść na drugą stronę. I nasze zadanie jest po prostu wyczyszczenie poziomu pod rąk tych barbarzyńców, tych idiotów. Ale zresztą wytłumaczy to ten oto miły pan. The funny looking guys with the shock sticks have drained all our water. We can't get it back unless someone activates the switches they're guarding. Tak, po prostu musimy aktywować te wszystkie przyciski, żeby woda z powrotem była w tym poziomie, ponieważ jest totalna susza. My to za chwileczkę zrobimy. I w ogóle posłuchajcie sobie teraz muzyki, ja zamknę mordę, bo jest naprawdę prima sort soundtrack, jeden z moich ulubionych, jest on w topce soundtracków ze Spyro.
Tak więc ja w tym momencie się uciszam, a wy słuchajcie. The Shockstick guys are tough. Yesterday they turned Vern, our giant squid, into fried calamari. Pamiętam, jak te 8 lat temu, kiedy nagrywałem ten let's play, byłem totalnie zamulony. Czasy w ogóle tego, jak mnie alergia bardzo mocno dopadała. W sensie nie mówię, że teraz mnie nie dopada, bo teraz alergia ma od czasu do czasu swoje pokłosie. Ale mam wrażenie, że te 8 lat temu mnie mocniej atakowała niż teraz. Teraz to takie jest bardziej, nie wiem, popierdółka bym powiedział. Od czasu do czasu se kichnę, ale to już nie jest to samo, co te 8 lat temu. Zresztą, kurde, ja się strasznie starzeję 8 lat temu. Jeszcze te 8 lat temu to dla mnie byłoby jak wczoraj, a teraz... Masakra, moi drodzy. Ale jeśli chodzi o jakąś historię związaną z Aquaria Towers, to... Mam tylko taką historię, że kiedyś mi się ten poziom zgliczował w jakiś sposób, jak grałem w Spyro oryginalnego. Mianowicie ten konik polny, który... A raczej konik morski, który... jest na końcu poziomu, który odblokowałby nam tam... Znaczy, dałby nam w ogóle talizman, z jakiegoś powodu nie chciał wejść ze mną w interakcję i nie wiem, co było przyczyną tego. Nie pamiętam dokładnie, co było przyczyną tego, ale coś zrobiłem, co sprawiło, że ten konik morski nie chciał ze mną wejść w interakcję i po prostu musiałem grę od nowa przechodzić, bo jakiś taki dziwny glitch mi się wydarzył. No i też miałem problem z jednym zadaniem, ale to... Dojdziemy do tego zadania i wam powiem, na czym ten problem polegał. Na tę chwilę to, jeżeli chodzi o moją historię z tym poziomem, to by było na tyle. Teraz możemy zrobić coś innego. A, odpalić przycisk, no tak. Tylko zanim odpalimy przycisk, to pozbieramy sobie tutaj ważne, cenne artefakty. Spoko, możemy odpalać przycisk i płynąć sobie w siną dal. Im wyżej i wyżej. I serio, kurczę, jak mam wracać do Spyro, to albo Reignited Trilogy, albo oryginalna trylogia. Tak po latach stwierdzam, że późniejsze Spyro to po prostu są niektóre dobre gry, niektóre takie totalne kaszany. Natomiast jedno jest pewne. O ile Crash miał tego Crasha Twinsanity, który... jest słusznie, bądź też i niesłusznie nazywany dobrym tytułem. Dla mnie osobiście jest to dobry tytuł, bo jest robiony w takim crashowym humorze, crashowym stylu. Tak, Spyro chyba najbardziej po dupie dostał od czasów przenosin z PS1 na PS2 i cały czas po dupie dostaje. No ale liczmy na to, że kiedyś Spyro doczeka się tej swojej czwartej części. Niby teoretycznie są pewne pogłoski, że w 2024 roku być może wyjdzie Spyro 4, ponieważ jedna z trofek w Reignited Trilogy mówi o tym, że do zobaczenia tam w 2024. I na podstawie tej trofki ludzie już sobie dorobili narrację, że to na bank będzie Spyro 4 w 2024. Ja nie wiem, byłby to ciekawy zbieg okoliczności, gdyby faktycznie coś takiego miało miejsce i przyznam szczerze, to byłby dobry ruch ze strony twórców. Bo nie wiemy, może w międzyczasie, kiedy Spyro od wyjścia Reignited Trilogy, ile minęło? 5 lat minęło. 5 lat minęło od wyjścia Reignited Trilogy i żaden nowy Spyro się nie ukazał, więc jest jakaś szansa na to, że w tym przyszłym roku może wyjść Spyro 4. Spyro 4 na pewno ma większe szanse niż Rayman 4 na pojawienie się, nie oszukujmy się. Tja, mamy Tramoni Baxa. Hi, Spyro. You must be tougher than you look to get here. All the same, you won't be able to get past the metal sharks up ahead. I suppose I could let you borrow my submarine, though. For a modest fee, of course. A pleasure doing business with you, Spyro. This submarine is 100% shark-proof. I guarantee it. Tak czy siak bym musiał kupić, ponieważ niestety, ale gdybym nie kupił od niego dostępu do tego metalowego rekina, no to skończyłoby się to tym, że te metalowe rekiny by mnie zażarły. A jakby one mnie zażarły, to byłby już problem i bym stracił życie.
Więc niestety, na nie wszystko możemy sobie pozwolić. Niestety są momenty, gdzie trzeba od tego śmietnika... no ten śmietnik od nas musi wtedy kasę wziąć, no nie? Tak więc, no niezbyt mi się podoba taki scenariusz, no ale... No co ja mogę innego zrobić?